Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Junkuszew, jestem pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Chciałem Państwu pokazać rasy zachowawcze owiec i kóz hodowanych na Lubelszczyźnie. Naszą przejażdżkę po rasach zachowawczych rozpoczniemy od omówienia rasy uchruskiej. Jest to taki sztandarowy nasz produkt, ponieważ owca ta stanowi 90% pogłowia wszystkich owiec hodowanych na Lubelszczyźnie. Owca uchruska została wyhodowana w gospodarstwie doświadczonym uchrus w latach 50. 60. Natomiast obecnie hodowana jest w takich dwóch podstawowych stadach macierzystych owiec w gospodarstwie doświadczonym uchrus, ale także w stacji doświadczonej imienia profesora Tadeusza Effnera w Besku, w której obecnie się znajdujemy. Szanowni Państwo, owca ta ma bardzo dobrze zarysowane cechy mięsne. Także, prawda, charakteryzuje się doskonałą jakością produktów uzyskiwanych od nich, ale także, co też jest niezwykle ważne w przypadku ras lokalnych, bardzo dobrą przeżywalnością i przystosowaniem do trudnych warunków środowiskowych, jakie znajdują się na Lubelszczyźnie. Owca uchruska znana jest z tego, że była także jedną z potraw, które były serwowane na Święcie Wolności podczas odwiedzin prezydenta Obamy w Polsce. Szanowni Państwo, omawiając rasy zwierząt zachowawczych, należy pamiętać także o rasach prymitywnych owiec, które utrzymujemy na Lubelszczyźnie. Jest to na przykład owca świniarka, która charakteryzuje się doskonałą przeżywalnością, dobrym wykorzystaniem paszy, nadaje się idealnie do wypasu na terenach przyrodniczych cennych, których przecież na Lubelszczyźnie jest ponad 40% całości powierzchni. Owca rasy świniarka może być taką żywą kosiarką, którą wykorzystujemy właśnie przy ochronie terenów przyrodniczo cennych. Na Lubelszczyźnie występuje wiele roślin zagrożonych wyginięciem. Do najbardziej zagrożonych gatunków należą te, które występują na murawach kserotermicznych. Murawy kserotermiczne to cenne siedliska przyrodnicze zlokalizowane najczęściej na wysokich stokach w dolinach dużych rzek. Są to ciepłolubne zbiorowiska o charakterze stepowym, charakteryzujące się niezwykłym bogactwem gatunkowym. Siedliska te wymagają wypasu zwierząt trawożernych, który przyczynia się do odsłaniania gleby, dzięki temu nasiona mogą kiełkować, jak również są wciskane przez zwierzęta bezpośrednio w glebę, co stwarza dobre warunki do kiełkowania tych nasion. Murawy kserotermiczne są siedliskiem wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, a także zwierząt. Kolejną rasą owiec, która jest wykorzystana w terenach przyrodniczo-cennych, jest owca rasy wrzosówka. Jest to owca o użytkowości typowo kożuchowej, niemniej jednak charakteryzuje się także wysoką plennością, czyli ilością urodzonych jagniąt, ale także doskonałą jakością mięsa. Jeżeli mówimy, proszę Państwa, o mięsie, to warto wspomnieć tą owcę, która była utrzymywana jako owca typowo mięsna. Jest to owca rasy czarnogłówka. Znajdujemy się w gospodarstwie państwa Tymeckich, którzy za swoje zwierzęta otrzymali wiele nagród i dyplomów, a także czempionatów na wystawach zwierząt hodowlanych. Jak mówią Państwo Tymeccy, zwierzęta tej rasy charakteryzują się przede wszystkim bardzo dobrymi przyrostami, ale także doskonałym przystosowaniem do warunków środowiskowych i dużą zdrowotnością, co także nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o wynik ekonomiczny produkcji. Omawiając rasę owiec i kóz, należy wspomnieć także o kozie sandomierskiej. Koza sandomierska jest odtwarzana przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i ma stanowić taki element gospodarstw agroturystycznych. Jest to koza, która nadaje się idealnie do tych warunków, ponieważ jest kozą o bardzo ładnym umaszczeniu, ale także kozą, od której możemy pozyskać mleko i przetworzyć je na doskonałej jakości produkty regionalne oferowane właśnie przez te gospodarstwa. Jeżeli mówimy, proszę Państwa, o ekonomii produkcji, to należy wspomnieć, że rasy zachowawcze nie charakteryzują się tak wysoką produkcyjnością jak komercyjne rasy. Ale pamiętajmy, że możemy korzystać tu także ze wsparcia, choćby z programów rolnośrodowiskowych, ONW, czy także, prawda, w ostatnich czasach wsparciu do poprawy dobrostanu owiec. Jeżeli mówimy o ekonomii, musimy także pomyśleć o przetworzeniu, o przetwórstwie. Myślę, że o tym najlepiej nam opowie nasz ekspert, pan profesor Dariusz Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dzień dobry Państwu. Witam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Żywność, którą konsumujemy, przede wszystkim chcemy, żeby była smakowita, żeby była bezpieczna, żeby była innowacyjna, ale i tradycyjna. Chcę z Państwem podzielić się informacjami na ten temat, jak taką żywność wytworzyć, jak taką żywność wytwarzamy, co robimy, żeby konsument, który dostaje produkty mięsne, był zadowolony. Polska ma bardzo duże tradycje, jeśli chodzi o hodowlę owiec i produkcję jagnięciny.
aby jagnięcina zachowała optymalne walory smakowe i zapachowe, aby miała najlepszą smakowitość w potrawach, dobrze jest stosować naturalne zioła, naturalne przyprawy zamiast substancji pochodzenia chemicznego. Mięso jagnięce wykazuje bardzo wiele cech korzystnych dla zdrowia, cech prozdrowotnych, o walorach dietetycznych, w związku z tym zalecana jest do spożywania dzieciom, osobom w stanie wzrostu, również ozdrowieńcom, a w Austrii zapisywana jest wręcz na recepty dla ozdrowieńców. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa tematyką ras lokalnych hodowanych na Lubelszczyźnie. Jeżeli Państwo będziecie chcieli uzyskać więcej informacji, szukajcie ich na stronach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli bądź stronach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dziękuję Państwu za uwagę.